Królu nasz, sianko na posłanie, pragniemy dzisiaj dać. Ponad 100 osób uczestniczyło w spotkaniu wigilijnym, które dla swoich członków oraz ich rodzin zorganizowało Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA. Nie zabrakło życzeń i łamania się opłatkiem, wspólnego śpiewania kolęd, a także przedstawienia jasełkowego, które zaprezentowały dzieci ze szkoły podstawowej nr 1. Spotkanie opłatkowe połączono z obchodami 25-lecia trzeźwości jednego z członków stowarzyszenia. Obecnie ALA skupia 85 osób. Wspiera nie tylko ludzi mających problemy alkoholowe i ich rodziny, ale także uzależnionych od narkotyków czy leków psychotropowych. Oczywiście odbywają się grupy samopomocowe AA, czyli anonimowych alkoholików. Odbywają się grupy samopomocowe dla kobiet współuzależnionych oraz prowadzona jest grupa edukacyjna dla dzieci i młodzieży, a także działa punkt konsultacyjno-informacyjny i niebieska linia, czyli punkt, gdzie mogą przychodzić rodzice dzieci, które nadużywają leków psychotropowych czy narkotyków. Stowarzyszenie działa od 30 lat. Jeśli chodzi o to stowarzyszenie, organizujemy różne imprezy integracyjne. Organizowany jest obóz dla dzieci i młodzieży nad morzem. Organizujemy choinkę dla dzieci, organizujemy Dzień Dziecka. Poza tym mamy co roku wyjazdy do Lichenia i do Częstochowy, gdzie są zjazdy całych rodzin, rodzin uzależnionych, oczywiście trzeźwych. Dłuższą relację ze spotkania opłatkowego w ALI będzie można obejrzeć na naszej antenie już wkrótce w bloku programowym o godzinie 16:00.